28 września wspominamy błogosławionych męczenników Ferdynanda i towarzyszy. W 1542 roku do Japonii dotarli pierwsi Europejczycy. Już pod koniec XVI wieku w Japonii było ponad 500 000 chrześcijan. Jednak na początku XVIII wieku wybuchły krwawe prześladowania i wkrótce wydano zakaz przyjmowania wiary chrześcijańskiej. Zaczęto niszczyć kościoły, a z kraju usuwano misjonarzy. Wśród niosących Ewangelię na wyspy Japonii było także wielu augustianów. Mimo wielkich trudności i niebezpieczeństw postanowili oni dalej działać w ukryciu. Dopiero zaostrzone edykty prześladowcze uniemożliwiły im dalszą pracę misjonarską. W kolejnych latach ponieśli oni śmierć męczeńską. Pierwszym augustiańskim męczennikiem w Japonii został Ferdynand Ayala. Urodził się w 1575 roku w okolicach Toledo w znanej rodzinie. Otrzymał klasyczne wykształcenie. W 18 roku życia odwiedził swych krewnych w Montilla, gdzie spotkał augustianów i poprosił o przyjęcie do zakonu. Z powodu wielkich zdolności i dobrych wyników w nauce został wysłany na dalsze studia do Alcala. W tym czasie zaczęto szukać chętnych do pracy misyjnej. Ferdynand jako jeden z pierwszych zgłosił się do tego zadania. Do Japonii przybył w 1605 roku. Nauczył się języka i stosunkowo szybko mógł głosić Słowo Boże. Nie zadowalał się jedynie pozyskiwaniem konwertytów, starał się także o ich dalsze kształcenie. Szczególnie angażował się w formację katechetów. Na początku wielkich prześladowań Ferdynand przebywał w szczególnie rozwiniętym centrum misjonarskim w Nagasaki. W 1617 roku został pojmany, uznany za winnego i skazany na ścięcie mieczem, tylko dlatego, że był misjonarzem. Poniósł śmierć 1 czerwca 1617 roku w Omurze. Spośród męczenników tego czasu papież Pius IX w 1867 roku ogłosił błogosławionymi 5 augustianów misjonarzy i 7 ich japońskich pomocników, którzy po części byli oblatami lub tercjarzami zakonu. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionych Ferdynanda i jego towarzyszy. Spraw, abyśmy czcząc ich wejście do nieba, naśladowali ich odwagę w męczeństwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.